odcinku rozpoczął się kolejny, trzeci, jeżeli dobrze pamiętam, projekt Plaża. No pogoda nam dzisiaj troszeczkę nie dopisała, ale z drugiej strony z tego co widzę ludziom w ogóle nie przeszkadza. Zapomnijmy o dzisiejszym dniu. Mamy już teraz wieczór. Wieczór, czyli piątek, dobrej zabawy, DJ gra, zbiera się towarzystwo. Szczecinecka młodzież i nie tylko, bardzo kulturalnie się zbiera, proszę spojrzeć. Oni naprawdę czekają na wydarzenie, w którym będą brali udział. Między innymi koncert gwiazdy X-Factor, a przede wszystkim zabawa do drugiej w nocy. Oczywiście wszystkich tych tylko, którzy mają skończone 18 lat. Takie są zasady. Faktycznie ten dzisiejszy dzień był pod względem pogody taki trochę kiepski. Deszcz, chłodno, wiatr. Ja w lipcu nie widziałem takich bałwanów na jeziorze Trzesiecko, ale to chyba złego, dobrego początki. Czyli mamy wieczór, rozgrzaną atmosferę. Ta publiczność, która tu jest, potrafi się bawić i rozgrzeje tak, że jutro na pewno będzie same słońce i w niedzielę. Ponad 20 stopni, flauta i mnóstwo ciekawej zabawy, do której wszystkich serdecznie zapraszam. Jak zabawa na dzisiejszej imprezie? Zabawa jest jak najbardziej niesamowita, super. Brakuje takich imprez w Szczecinku. Oby więcej, bo wszyscy się bawią świetnie. Jestem pierwszy raz i muszę przyznać, że naprawdę rewelacyjnie. Przyszłaś akurat dzisiaj dlatego, że gwiazda wieczoru to jest Julia, czy po prostu chciałaś zobaczyć? Chciałam zobaczyć jak jest, bo nigdy nie byłam, a każdy mówił, że jest świetnie, więc zobaczyłam i okazało się, że tak jest. Julia, no właśnie, to twój pierwszy projekt w tym roku, jak jesteś nastawiona? Oczywiście pozytywnie, jest w ogóle super energia, naprawdę, ludzie powoli się zbierają, mimo tego, że jest no, słaba pogoda, że trochę chmurki, trochę deszcz, ale myślę, że będzie gorąco tutaj i naprawdę jestem mega pozytywnie nastawiona i pełna energii i chcę tą energię dać wszystkim innym, także będzie super. Zobaczyłaś coś dzisiaj w Szczecinku, oprócz tego, że projekt Plaża? Tak, zobaczyłam wspaniały hotel, w którym jestem. Nie, przepraszam, po prostu nie miałam czasu, przyjechałam dosyć późno, miałam chwilę, żeby się przygotować, jestem tutaj, ale jutro na pewno po prostu pozwiedzam Szczecinę. To w takim razie powiedz, czego oczekujesz od naszej publiczności? Przede wszystkim ciepła. Jest dzisiaj zimno, a ja oczekuję od nich, żeby dali mi energię, żeby mi było ciepło na scenie i żeby się dobrze bawili, bo o to tutaj chodzi. To jest projekt Plaża, chodzi o to, żeby wszyscy się integrowali, żeby była super zabawa, żeby był fun, żeby była energia i żeby było świetnie. Jesteście ze mną? Najgorętsze kawałki, najgorętsze hity zeszłego i jeszcze zeszłego roku, między innymi Rihanna, między innymi Sam Smith, także będzie naprawdę gorąco, same hity. Będzie także Sia, na którą podejrzewam wszyscy czekają, bo to było twoje fenomenalne wykonanie. Tak, i właśnie dostałam, miałam te pytania już tutaj od ludzi ze mną, czy będzie Sia. No niestety, jest mi strasznie przykro, dzisiaj Sii nie będzie. Z racji tego, że miały to być kawałki energetyczne, imprezowe, takie typowo do tańca, to dzisiaj Sii nie będzie, ale być może na kolejnym projekcie Plaża, może Ustka, może Olsztyn, bo tam też będę śpiewała, może będzie Sia. Powiedz, zmieniło się troszeczkę twoje życie od czasu X-Factora? Myślę, że tak. Myślę, że się nawet bardzo zmieniło. Przede wszystkim stałam się trochę osobą publiczną, prawda? Ludzie mnie w jakiś sposób rozpoznają, kojarzą, ale w bardzo pozytywny sposób. Także mam dużo propozycji, śpiewania, grania koncertów, grania imprez, między innymi tutaj na projekcie Plaża. Jestem w ogóle strasznie szczęśliwa, że mogę tutaj z wami być, naprawdę. I w ogóle do zobaczenia na innych projektach i mam nadzieję, że niebawem już na mojej własnej takiej scenie z moim własnym repertuarem. No to bardzo ci tego życzę w takim razie. Bardzo dziękuję. W sumie to jeszcze nie mam pojęcia, ale tak ogólnie na pierwszy rzut oka dobrze wygląda, nie? Ale
szkoda, że pogoda nie dopisuje za bardzo, no ale... Może jutro będzie lepiej. No oby. Jak się pani dzisiaj bawi na projekcie plaża? Bardzo dobrze, super, atmosfera jest fajna, młodzież się bawi, starsi się bawią. Czego chcieć więcej? Przyszła pani ze znajomymi? Tak, z rodziną, znajomi, dzieci. A to nie jest tak, że w Szczecinku czasem brakuje trochę takich imprez właśnie, gdzie można potańczyć? Brakuje, tego właśnie brakuje, żebyś młodzież miała zajęcie, a nie tylko jakieś tam różne rzeczy. Najfajniejsza, kurczę, zabawa jest jak co, jak się coś dzieje, no i rodzina, przede wszystkim rodzinnie, żeby byli wszyscy razem. I nie tylko znajomi, ale i przyjaciele, żeby można było naprawdę czymś się zająć. I tego właśnie brakuje w tym Szczecinku. Nasza piękna młodzież, żeby nie wyjeżdżała i się bawiła z nami tutaj, w tym Szczecinku pięknym.